Strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Chciałem wam dzisiaj pokazać swoją skrzynię z narzędziami informatyka, jak to wygląda, bo ktoś poprosił mnie o to. Jest to taka skrzynia takiej firmy. Tutaj mamy tak, nożyk do obrabiania przewodów. Tu mamy przejście z PS2 na USB razy 2. Tu jest pusta komora, otwieramy skrzynkę. Mamy okulary ochronne, tester przewodów. Działa to na tej zasadzie, że jeden kabel antenowy podpinamy tu, drugi podpinamy tu i tester po prostu sprawdza, czy przewód działa, czy nie ma zwarć i tak dalej. Tak samo robimy z kablem ethernetowym, tu go wpinamy, tu po drugiej stronie i testujemy, jak to działa. Śrubokręty, zaciskarka do przewodu ethernetowego i do przewodów telefonicznych, o, razem z obrabiarką. Klucze ampulowe, papier toaletowy, już wam tłumaczę po co, do wycierania past termoprzewodzących, nie tylko okulary ochronne, bo jak wiecie, bezpieczeństwo przede wszystkim, obciążki specjalistyczne i jedziemy niżej. Folia antystatyczna, butelka wódki do... już wam tłumaczę do czego. Ta butelka wódki to służy tu jedynie do zamiennika alkoholu izopropylowego, do ściągania pas termoprzewodzących, pędzelki, druty, opaski kurczliwe, bezpiecznik. Jak mówiłem, wiecie, bo ja się pogubiłem teraz dosłownie. Bezpiecznik, jak już mówiłem, jest o takich parametrach. Czasem się przydaje, czasem nie. Nie wiem, kiedyś powiem tak, kiedyś szedłem koło transformatora i leżał taki na ziemi, więc sobie wziąłem, jest w pełni sprawny, bo zrobiłem mu test diody. Wszelkiego rodzaju elementy, jak jakieś śrubeczki, tutaj na przykład mamy zworki, całą torebkę zworek, to jest bardzo potrzebne, różnego rodzaju przeróbki przewodów, nożyki monterskie, kolejna folia, śrubokręt, mniejszy gwint, proszę bardzo, kable SATA do dysków twardych, tu mamy tackę do smarowania pasty termoprzewodzącej, tutaj kołki rozporowe, tu mamy multimetr cały, gdzie on jest, gdzieś tutaj, tu mamy przewody zasilające, kartę graficzną. Słuchajcie, takie rzeczy się przydadzą zawsze. Tu mamy stertę przewodów, nie wiadomo czego, a w tej stercie przewodów jest multimetr, który oczywiście działa. Zaraz go sobie odplączę z tego szamba. Mamy kartę sieciową, ethernetową, która pochodzi... O, przepraszam, bardzo pomyliłem się. Która pochodzi... z 2007 roku i ona jest przeze mnie naprawiona, wyczyszczona. Zobaczcie. Ona była skorodowana doszczętnie i ja ją uratowałem. I ona działa, jest w pełni sprawna. Jedziemy dalej. Kolejny śrubokręt, już z większym gwintem. Pasta termoprzewodząca, której używam. O, może tak pokażę. Tej pasty termoprzewodzącej zawsze używam i nigdy się nie zawiodłem. No, kurna, macie, i mało już zostało. A, jak zwykle same problemy. Tu mamy szkiełko od czujnika. Tu mamy wkręt antenowy. Bo też w telewizji siedzę czasem, ale to tylko czasem na specjalne jakieś zamówienie, to montuję anteny telewizyjne. Tu mamy żarówkę od lodówki, znaczy nie od lodówki, tylko od piekarnika. Kolejny pędzelek, sanki jakieś na dyski, kolejne sanki, kawał drutu, dwustronna taśma przylepna i masa wago. Wago tutaj mamy pod linkę.
Tu mamy pod przewód 2,5 kwadrat, czteropolowe, czyli cztery przewody możemy podpiąć do tego. Oczywiście konkretne przewody, już Wam tłumaczę jakie. Nie podpinamy na przykład w ten sposób, że dajemy fazowy i neutralny. Tu podpinamy same fazowe, a do drugiej z worki podpinacie same neutralne przewody. No już nie wierzę, że niektórzy ludzie już nie są tak mądrzy, żeby do tego dojść. Zwitek drutu miedzianego przydaje się w informatyce. Trzeba mostek zrobić czasem. Jakiś włącznik od jakiejś zabawki czasem się przydaje. Ołówek z Ikei, który służył jako podpórka do karty graficznej u kolegi. Wiecie co to jest, ale jest puste. Ale też się przydaje. Kolejny nożyk monterski. Jakieś elementy ze śrubami, które kiedyś kupiłem i nie wiem do jakiej cholery po co. To jest fajne, bo to jest o może jedyny, zabijcie mnie, ale ja nie pamiętam jakie to się nazywa. To jest chyba, kurde, nie wiem, to jest chyba rdzeń ferydowy. Na to się nawija przewody, albo się przepuszcza przez to przewody i to niweluje zakłócenia w tych przewodach. Zatłuczcie mnie i piszcie w komentarzach, jeżeli się pomyliłem. Miałem takich 8, ale zostało mi jedno. Wiecie co to jest? To jest kostka, tylko z tej kostki trochę rzeczy już wymontowałem, bo czasem wiecie, trzeba. To jest dioda informująca o zasilaniu szafy sterowniczej. To się działo w serwerze kumpla, ale zdemontowałem, bo dałem mu lepszą. Kolejne jakieś coś. No i co tu jeszcze mogę Wam pokazać? O, z rozdzielnicy elektrycznej kumpla zawaliłem coś takiego do uziemienia. To się z tego już zniknęło parę elementów, ale tu jeszcze są. To bardzo się przydaje takie rzeczy, bo tutaj jeżeli w serwerze można zrobić uziemienie od razu. No i powiem Wam szczerze, jeszcze tak popatrzę, ale to już chyba będzie wszystko. I oczywiście paczka zapałek, standardowo wyposażenie informatyka. Jak nie wiecie po co, to już Wam tłumaczę. Dosłownie po to, że czasem trzeba termokurczki zgrzać. Kawałek rurki miedzianej trzymam tak dla ten. To jest odcięta rurka miedziana od chłodzenia wodnego serwera, który po prostu, no powiedzmy szczerze, wyleciał w powietrze dosłownie. Bo inny ktoś po prostu zapomniał zakręcić, nie wiem, tam butle z gazem czy czymś u siebie w garażu i po prostu opary dostały się do serwera, poszło zwarcie i wyleciało wszystko w powietrze. Znaczy butle razem z serwerem, na szczęście garaż stoi. To jest odcięty kawałek od uziemienia, jako talizman trzymam na szczęście. No i więcej wago, jakieś chłodzenie od jakiegoś sekcji zasilania czegoś. Śrubki, nakrętki, podkładki, jakieś śrubki z Ikei do mebli. O, to jest fajne. Czasem się przydaje. No oczywiście miernik do prądu przydaje się bardzo często. Drut jako służy, ten drucik, powiem Wam szczerze, to nie są żadne jaja. Ten drucik służy jako uziemienie. Drucik służy jako chwilowe uziemienie. Po prostu jak muszę, to podpinam opaskę antystatyczną do tego drucika i wpinam ją w ziemię na robocie i po prostu mam uziemienie w tym momencie i mogę podejmować naprawy karty graficznej i tak dalej, jeżeli coś jest wymagane, czyszczenie czy coś takiego. To było na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam. Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości, zwany na YouTubie, a w życiu codziennym, realnym, Piotr Jałocha.